kapcie wygrałem, kapcie, takie za 5 zł, takie kapcie. Oprócz tego płynu oczywiście. I znowu zadzwonił telefon, a z drugiej strony bardzo miły głos kobiecy. Rozumiem. A w takim razie, czy na przykład miałby pan kogoś zastępującego panią Bożenkę z pewnej wyprzyć? Tym, że to musiałaby być kobieta w przedziale wiekowym od 40 do 80 lat. No ja rozumiem, tylko że no ja bym wolał jednak przyjść z moją żoną, no ale w innym terminie. Niestety, panie Jerzy, mamy tylko jeden termin, nie mamy innych. W tym terminie nie za bardzo mogę wziąć małżonkę, no. Lub z jakąś inną osobą płci przeciwnej, tak? Tak, tak. Jeszcze ważne, żeby się po prostu mieściła w tym przedziale wiekowym 40-80, panie Jerzy. Bo musi to być osoba skłonna do zmanipulowania, mająca pieniądze i słabo obeznana w internetach. No, no, będzie się mieściła, tylko nie będzie miała tego samego imienia, co podałem tam. Tylko ja nie wiem, to jest dość duży hotel. Gdzie to tam jest te miejsce tej prezentacji? Wie pan co, jeżeli chodzi o dokładny pokój, to dowiemy się dopiero jutro na miejscu, więc ja będę na państwa po prostu przed wejściem czekała i do odpowiedniego właśnie pokoju będziemy tutaj szli, żeby odbyć to spotkanie. Dziwne, co? Nie chcą powiedzieć dokładnie gdzie, a może czegoś się boją? Też pokażemy właśnie ten robot, jaki ma funkcję, żeby łatwiej się korzystało w domu. I wtedy jak później będą państwo się go używać, będą państwo wiedzieli mniej więcej, jak się państwo sprawdza, to wtedy państwo mogą opinię wydać anonimową oczywiście. I my na spotkaniu też powiemy, w jaki sposób właśnie tą opinię będzie można wydać, jak już państwo będą tego robota używali. A ta opinia będzie piśmienna, w sensie na piśmie, czy to ustnie? To znaczy, panie, że to będzie opinia przez internet. A tego nie rozumiem. To my będziemy w realu, na miejscu i jak przez internet? Tak, tylko że panie, że państwo ten robot będą używali w domu, prawda? No i po prostu wtedy przez internet my tam państwu powiemy, w jaki sposób to zrobić. Będą państwo mogli właśnie opisać, jak się państwu używało tego sprzętu, jak... Aha, rozumiem. Czyli dostaniemy jakąś adres jakiejś tam strony internetowej i tam będziemy musieli wejść i napisać opinię, tak? Tak, tak. Wszystko właśnie podamy na spokojnie, na spotkaniu. I znowu dziwne. Opinia osoby przez internet, która ma 40 do 60 do 80 lat. Znacie jakiegoś 80-latka, który śmiga w internetach? No, za wyjątkiem mnie, ale ja nie mam jeszcze 80-tki. A będą jeszcze jakieś konsultacje indywidualne? Nie. Konsultacje indywidualne nie mamy, panie Jerzy. Chodziło mi o to, żeby się upewnić, że nie będzie żadnych dodatkowych rozmów przy stoliczkach z uczestnikami, takimi jak ja, na których będą nagabywani na kupno jakichś sprzętów. I rozumiem, że pani tutaj potwierdza, że nic nie będziemy musieli obowiązkowo kupować. Tak, panie Jerzy, bo to jest spotkanie przede wszystkim reklamowe. My chcemy też państwa o czasach jak najlepiej dbać, tak? Ponieważ my się promujemy w ten sposób. Dla nas liczy się ta państwa opinia, tak? Więc tak to wygląda. Ale zapytam jeszcze takie może niedyskretne pytanie. No bo w końcu państwo fundujecie sprzęt za darmo, no to kto to finansuje? Panie Jerzy, to finansuje nasz producent. Jeżeli chodzi o to, no to bardziej nam się opłaca tutaj wręczyć państwu 10 takich produktów, gdzie wydadzą państwo rzetelną opinię, prawda? Niż opłacać taką reklamę z telewizji, no bo te reklamy są dużo droższe, jeżeli chodzi o to. W tym roku właśnie postawiliśmy na taką formę właśnie reklamy, tak? No bo też się reklamujemy, prawda? Czyli po prostu państwu zależy na reklamie i to jest forma reklamy, tak? Tak. Sprzętu tak, waszego. Tak. A my tylko mamy zaopiniować i przyjąć prezent. Tak, dokładnie tak. Rozumiem. I bez żadnej sprzedaży sprzętów. Wyraźnie się o tym upewniłem, jaki jest cel tej
prezentacji. Wyłącznie reklamowy. Wyłącznie. Dokładnie tak, panie Jerzy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Kupując na temacie Państwo 100% pewności co do uczciwości naszych sprzedawców oraz pośredników. Dziękujemy za zaufanie. No teraz jestem pewien uczciwości tych sprzedawców. Ups, na chwileczkę. Jakich sprzedawców? Przecież to miała być prezentacja czysto reklamowa tylko. Życzymy dobrze spędzonego czasu. Człowiek najpierw poświęca swoje zdrowie, aby zarabiać pieniądze, potem poświęca pieniądze po to, aby ratować to, co najważniejsze – zdrowie. Tymczasem można inaczej. I dlatego Polska Royals to odpowiedź na czas pełne pośpiechu, stresu i zabiegania. Firma narodziła się 10 lat temu i od początku jest skupiona na poszukiwaniu produktów, które pomogą ludziom odzyskać wewnętrzną równowagę, dobre poczucie psychiczne i właściwą kondycję fizyczną. To dwa priorytety, którymi kieruje się Royals. Czyli pierwsza część będzie poświęcona najwyższej jakości urządzeniom masującym oraz odżywiającego supa. Druga część to po mojej lewej to sposoby, bo oni przygotowali dzisiejsze spotkanie dla Państwa. Jako ciekawostkę dodam, że nie jest to jedyne spotkanie organizowane przez nich w Państwa województwie. Oni przygotowali prezenty, upominkę, losowanie, które w późniejszym czasie, a to wszystko w zamian za co? Za reklamę, ponieważ reklama jest widnią handlu, najlepszą reklamą jest pocztą bankowcową, tak zwana reklama. Trzecia część to prezenty, upominki dla wszystkich i się pożegnamy. Moje pytanie jako pierwsze, boli się Państwa kogoś kręgosłup, bóle kręgosłup odczuwamy? Jest, no dobrze. Ucisk powodują na nerwy, w zależności od tego, w której części kręgosłupa tak jest odczuwane schorzenia, trzęsienie rąk, czy to jest bardzo często ostatnio spodziewana tak zwana rwa pluszowa, to jest właśnie wynikiem ucisku. A jaki najlepszy zabieg rehabilitacyjno-medyczny, takie twarde i spięte mięśnie znamy? Masaże. Dokładnie, wniosek z tego taki, że powinniśmy się masować co miesiąc. Ale nie wiem jak to u Państwa, ale u nas taki masaż rehabilitacyjno-medyczny 45 minut, w zależności od kogo do kogo się udamy, kosztuje od 50 nawet do 120 zł, więc można przyjąć średnią 80 zł, razy 10 daje nam 800 zł. W skali miesiąca, jak właśnie musielibyśmy się masować na miesiąc, w skali roku robi nam się to ogromna kwota. Dlatego będę Państwa zachęcał do posiadania właśnie takich urządzeń medycznych, żeby mieć już siebie takiego podręcznego masażystę, bierzemy kiedy potrzebujemy, masujemy się co miesiąc, nie wydajemy tych pieniędzy właśnie co miesiąc na te masaże ręczne. I pierwszym produktem jest ta mata wibracyjna. Tutaj tam u Państwa po lewej stronie, co leży na łóżku. Mata wibracyjna właśnie poprzez wibrację nadaje stan relaksu i rozluźnienia, ale także wpływa pozytywnie na nasze mięśnie przykręgosłupowe. Ale chwileczkę, hola. Miała być prezentacja robota kuchennego, a tu jest mowa o jakichś masażach, o jakichś chorobach kręgosłupa, o jakichś matach masujących czy coś. No a gdzie ten robot kuchenny? I mata jako urządzenie medyczne została wyceniona na kwotę 10 900 zł, ale wracając właśnie do tej kwoty masażu, 10 masaży co miesiąc po 800 zł średnio, no to powiem Państwu, że mata zwraca się w bardzo krótkim czasie. Dodatkowym urządzeniem jest poduszka masująca. Jest ona lekka, mobilna, łatwa w obsłudze. Posiada również trzy głowice po prawej, trzy po lewej, wykonujące tak zwany ruch rolujący. Takie jak masażysta podczas zabiegu rehabilitacyjnego. Występuje funkcja podgrzewania, którą sami sobie możemy również ustawić. Urządzenie jako urządzenie medyczne zostało wycenione na kwotę 3900 i dodatkowym urządzeniem jest masażer stóp. W stopach są umiejscowione wszystkie receptory, czyli zarówno opatrzność, jak też metabolizm, a dzięki właśnie temu urządzeniu możecie Państwo sobie wymasować stopy i wpłynąć pozytywnie na nasze właśnie receptory, czyli wpłynąć na trzustkę, jelita, wątrobę, upatrzność, polepszyć. Urządzenie jako medyczne zostało ocenione na kwotę 1900 zł. Czy podobają się Państwu w ogóle nasze urządzenia?
Dziękuję. Dziękuję. To przejdźmy już do drugiej części, czyli naszych sponsorów. I wreszcie pierwszym produktem są naczynia ze stali szlachetnej. Naturalny, zdrowy sposób właśnie gotowania w imieniu życie wielu robi. Gotowanie takich naczynia polecają lekarze, dietetyce. Wiecie, że te naczynia są na długie, długie lata. Nieraz są nawet, można powiedzieć, że są pokoleniowe. Więc dlatego jest to świetny prezent dla naszych najbliższych. Na rynku ceny zaczynają się tak w granicach od 4-4,5 tysiąca, nawet za najnowszego Filipiaka 12 tysięcy. Na sponsor swój zestaw wydaje na kwotę 7900 zł. Reklama to miało być celem prezentacji. A teraz co? Wciskacie nam jakąś matę i gary? Ale jak jesteśmy przy zdrowym sposobie odżywiania, ja powiem Państwu jeszcze o jednym urządzeniu. Jest to Termobox. Jest to urządzenie, które łączy w sobie 16 funkcji. A skąd te 16 funkcji? Z połączenia dwóch urządzeń, czyli szybkowarów i termomiksów, i powstało właśnie to urządzenie. Czyli możecie mniej więcej co nam robić. Gotować naprawdę, piec, blendować, siekać. Na rynku ceny w granicach od 5000 już się zaczynają do 9-9,5. Nasze to urządzenie zostało wycenione na kwotę 6990 zł. I przed Państwem jeszcze jedno urządzenie wielofunkcyjne, inteligentne, bezprzewodowy system czyszczący, czyli tak zwany odkurzacz. No co jest grane? Tutaj są przedstawiane różne jakieś sprzęty kuchenne AGD, ITP, itd., a myśmy przyszli na prezentację robota. No gdzie ten robot? Dawać mi go tu. Odkurzacz, ale akumulatorowy. I czym on się charakteryzuje? Charakteryzuje się ogromną siłą właśnie zasysania. No. Mamy wyniki losowania tak szybko, czy ja tak szybko mówię, albo tak długo? O, no dobra, ale się sobotę. Każda osoba, która zapisywała się tutaj właśnie przy wejściu, sprawdzaliśmy, czy jest na liście, bierze udział w losowaniu. Państwo w województwie 21 prezentacji jest. Jak? 21 prezentacji tej firmy w całym województwie. No przecież to jest typowa ściema dla naiwnych ludzi, którzy w to wierzą i mają wrażenie wielkiej firmy, bardzo wiarygodnej. Wow! 295 uczestników łącznie z Państwem, którego nasi sponsorzy wylosowali 24 zwycięstwo. Jeżeli ktoś by z Państwa widział siebie na tej liście, krzyknąć, podnieść rękę, tak aby widział. Państwo Lenart może są u nas. Pani Walentyna Kurowska. O, i już pierwsze punkty. Ktoś coś wylosował. Nikt nas tu nie chce oszukać, tylko uszczęśliwić. Ale Państwa kupon nie od Pana wraca z powrotem, czyli możecie Państwo jeszcze raz wylosować tą nagrodę. I teraz Pani Bogumiło, od 1 do 8 jakąś cyferkę. O, teraz Pani przegięła. Trzeba trochę mocniej pasować, żeby... Nie... No, Pan przełoży i tam góry dajmy. I kto z Państwa by chciał wygrać ten płyn, zabrać do domu, rękę by znaczy tylko właśnie przytrzymać. Każdy ma szansę. A coś takiego, takie urządzenie Pan posiada, jeżeli chodzi o matę masujące, naczynia, odkurzacze takie? Nie posiadam. Nie ma. Aha. A żona dzisiaj nie mogła przyjść? No nie mogła, bo się opiekuje deszczu. A, deszczu. Odkurzacze, nic Pan nie ma, nie? Z takich tych. No i już pierwsze rozpoznanie techniczne klienta. Co można byłoby mu wcisnąć ewentualnie? Teraz tak, zrobimy losowanie chemii niemieckiej. Chemia niemiecka jest w postaci płynu do prania. Jest to uniwersalny na 28 prań. Do kolorowych i do wszystkiego, czyli nie jest do czarnych. Ale jak się zbliża okres chłodny, no to jeszcze dorzućmy jakieś kapcie, przydadzą się pewnie. Więc zrobimy tutaj losowanie. I tak, żebyśmy się zrozumieli, to na początek pójdą kapcie, żebyście Państwo zrozumieli mniej więcej schemat. Bo później nieraz jest, że ktoś nie zrozumie. Sytuacja wygląda tak, że kupon, jeżeli z Państwa ktoś kupon wylosuje, on nie jest odrzucany, wraca z powrotem. Więc w tym momencie, w dzisiejszym spotkaniu, nagrodą główną dzisiejszego losowania jest co? Mata wibracyjna. Właśnie ta mata, która jest u mnie stolikiem. Mata wibracyjna normalnie kosztuje 10 900 zł. Ale co to by była nagroda dla tych trzech osób, które zostały głosowane, jakby miały zapłacić za tą matę 10 900? Z tego względu, że mamy tych sponsorów,
oni dają nam ogromną zniżkę. Zaraz zobaczymy, jaka to jest. Ale oprócz tego dołożyli kupę prezentów, a to wszystko za darmo, te prezenty. Więc, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę. I pierwszym kuponem rabatowym od naszego sponsora, ale nie jest to ani 1000 zł, ani 2, ani nie jest to dla każdej osoby do podziału, tylko właśnie dla każdej indywidualnej osoby, jest 5000 zł za tą matę wibracyjną. Więc jeszcze brawa i dałem ile. Każda z tych trzech osób ma tą zniżkę 5000 zł. Ale jak mówili, że dali więcej prezentów, cały zestaw naczyń o wartości 7900 zł wędruje tutaj do tej maty wibracyjnej. Czyli co? Mata wibracyjna, która normalnie kosztuje 10 900, 290 zł na wpłaty miesięczne, po tej zniżce jest 5 900 zł, 130 zł na wpłaty miesięczne, a oprócz tego możemy to podzielić na takie dniówki, czyli dziennie wydajemy 4 zł na tą matę, ale co dostajemy oprócz tego? Cały zestaw naczyń o wartości 7 900 za darmo. Wielkie brawa dla naszych sponsorów. Ale mamy sponsora, więc druga rzecz, którą od naszego sponsora właśnie te trzy osoby dostają oprócz tej zniżki całego zestawu naczyń, dostają również cały zestaw, cały zestaw systemu czyszczącego, czyli wszystkie końcówki, okres 5-letniej gwarancji na ten system o wartości 4900 zł do tej maty całkowicie za darmo. Więc wielkie brawo dla naszych sponsorów. A zadam pytanie, kto się Państwu podoba, komu się podoba to losowanie? O, ręka do góry. Komu się podoba? Panu się podoba. Ale właśnie dzięki czemu duże liczby osób podczas ankiety wydały opinię pozytywną na temat właśnie tego systemu robota wielofunkcyjnego o wartości 6990. Gdzie to ktoś tu? Na tym. Dzięki czemu dzisiaj do tego losowania ten robot wielofunkcyjny jest dołożony całkowicie za darmo. Więc wielkie brawa, żebyśmy się zrozumieli. Mata wibracyjna 130 zł przykładowo na miesięczne wpłaty. 4 zł dziennie wydajecie dla siebie, na zdrowie. Czyli 4 zł jak idziemy do sklepu, to nie wiem, ta Coca-Cola litrowa już tyle nawet nie kosztuje, bo więcej. A tu macie, wydajecie 4 zł dziennie na matę dla siebie. Ty miałaś 4 zł, on proponował hotel. Znacie tę piosenkę? Ale oprócz tego dostajecie cały zestaw naczyń, system czyszczący i robot całkowicie za darmo. Więc czytamy. Pani Kazimierz. Państwo mi to mówi. Kazimierz. Wielkie brawa, Państwo od tajnika. Zapraszam do kolegów, podejść sobie, zobaczyć. Brawa. To ta sama para, która wcześniej wylosowała tą nagrodę. Co za szczęście, nie? Pan ma imię? Jest. Pan Jurek. Pan Jurku. Niech Pan słucha, bo została nam jedna ta właśnie promocja, która teraz była wylosowana. Dwie osoby skorzystały, jedna została, więc mogę dla Pana to wykorzystać. Nie wiem, czy Pan zrozumiał. Tak, zrozumiałem. Chce mnie Pani wykorzystać. Że matę wibracyjną my sprzedajemy za 10900, tak? Że było dzisiaj losowanie, tak? To ma Pan za 5900 ratę nie 289 zł miesięcznie, tylko po 130 zł i to płaci Pan tylko za tą matę wibracyjną, a cały zestaw naczyń ma Pan za darmo, Thermomix ma Pan za darmo i odkurzacz też ma Pan za darmo. Za to Pan nie płaci. Aha. Rozumie Pan? Rozumiem. Wtedy by Pan płacił za tą matę wibracyjną, nie 10900, nie raty 289, tylko jeżeli Pan by chciał za gotówkę, na przykład to 5900 albo rata 130, nie? 130. Ale wtedy są naczynia w prezencie, wszystkie, bo aż 20 elementów naczyń, Thermomix jest za darmo i odkurzacz jest też w prezencie. Rozumiem. Za darmo, rozumiem. Nie? Aha. Raty czy gotówka? A, czyli to ja się muszę już zdecydować na to, tak? No, bo ta oferta nam jedna została. Dwie osoby skorzystały, jeszcze jedna nam została.
Ale jakbym na przykład jednak nie zdecydował się na to, no to czy ja dostanę wtedy ten prezent, który tam obiecany? No, jaki? No ten obiecany, no nie ma. No bo skoro pani potwierdziła, że dostanę ten robot bez konieczności zakupów, no to rezygnuję z zakupów i zobaczymy, co dalej. No to może ja zrezygnuję i poproszę po prostu o ten prezent. Nie chce pan skorzystać z tej oferty? No nie. Z takiej oferty pani chce skorzystać? No nie chcę. Ale zagwozdka dla pani. A w ogóle pan coś ma? Proszę? Pan coś ma z takich rzeczy? No różne rzeczy mam. No może nie tej marki na przykład, ale mam w domu. To pani myśli, że co ja w lesie mieszkam, cała się? No nie, no ale chodzi o takie rzeczy, nie ze sklepów. Ze sklepów to są zupełnie inne rzeczy, tak? Takie naczynia, taki termomik, rozumiem, taki ale... odkurzacz. No, ja rozumiem, ma pani rację, to są na pewno inne marki. Pewnie w hipermarkecie takich jakości nie ma. Ale wie pani, no ludzie żyją mimo tego, że większość chodzi do hipermarketów, no i mają te naczynia z różnych tam hipermarketów, prawda? No więc pan tam kupił za kwoty 100 tysięcy złotych, nie? No wie pani, no różne są, bo tam troszkę też można kupić. No. Dobra, dziękuję. Może pan sobie podejść, kolega wyda pan prezent. Pani Gdzie jest mąż? Nie bardzo. Proszę bardzo. Miłego. Chyba mój kolega, super mąż. Państwo chce termomik jednak, jako para. Ale to aparat nie jest pana kolega. To co? No to mały jest kolega. To jest kolega, to zawsze. A państwo ma jedno? Co? Ja bym dał płyn. Pan sam rób takie pytanie, bo ja z tego w zasadzie zrezygnowałem, ale podejrzewam, że macie jakąś stronę internetową, gdzie ewentualnie jakbym się jednak zdecydował, przedstawię żonie taką wycenę, no jak ją się zdecydował. Tylko, że jak pan się na stronie internetowej zdecyduje, to wtedy pan wszystko zakupuje w normalnej cenach. Dzisiaj normalnie, tylko z tego względu, że mamy tych sponsorów, oni nam zwrócą różnicę. No bo żona nie mogła, no tam się opiekuje starszą teściową. No i no ale może ona będzie chciała, no więc ja bym nie wiem, no trudno mi powiedzieć, bo mówię, my mamy to od dzisiaj, jak uzyskaliśmy sponsorów na przykład nie, w tygodniu. Żona, no ale wie, tygodniu. Się ma, w kolejnych sprawach nie znam. No ja wiem. Żona odkurza, żona tam ramka tego, no to może będzie chciała, no. Jak, ja i to no to wtedy normalnie pan kup, wtedy się panu nie opłaca, bo jak pan wejdzie na stronę i zadzwoni na przykład do nas do firmy, to weźmie pan sobie odkurzacz za 4900. Teraz kolega da. Gary weźmie pan za 7900. No. Robot no. pan weźmie za 6900. A tu ma pan okazję z tego względu, że ci sponsorzy nam zwrócą tą różnicę. Z tego względu, że było losowanie. Zapraszam panią. No to jest atakcyjne, ale no. też zachodzę w głowę, po co tym sponsorom tracić. I... Taka sytuacja, że na przykład na chwilę obecną, jak pan no nie gotuje, to nie wiem, zna pan Thermomixa? Na przykład albo Rumba, albo Filipiak. I na przykład teraz pan wśród znajomych powie pan, że ma pan system Caseli, nie? Na przykład to jest nieznana firma, bo na przykład dużo osób nie słyszało. I pan powie, że ma pan Caseli, że wszystko funkcjonuje dobrze, gwarancja, elegancja. Ktoś pójdzie na spotkanie ze znajomych później i zobaczy tą firmę i on zakupi już w normalnej cenie. To jest tylko na tej zasadzie, że reklama. Aha. No oni nam zwracają, bo na przykład wtedy dzisiaj jest wyjątkowo jest weekend, my jesteśmy i mamy 3 sponsorów, ale w tygodniu jak jedziemy, to na przykład mieliśmy ostatnio pościel i tylko naczynia, bo tylko tylu udało nam się pozyskać sponsorów. Dzisiaj na weekend, dzisiaj tak i tak mamy jedno spotkanie i znikamy, nie? Ja rozumiem, ale tak na logikę, bo to po prostu wam to funkcjonuje. To ci sponsorzy, za tą reklamę. Bo tak samo Thermomix kiedyś, Thermomix nie był znany. Tylko jeden od drugiego rzucił hasło. Słuchaj, ja mam Thermomix, on robi to i to. Ja mam Thermomix i teraz wystarczy, że ktoś wejdzie na Facebooka Thermomix i sobie kupi, bo wie. Wie pan, no, przede wszystkim takiej gotówki nie mam przy sobie, to od razu mówię. No a druga sprawa, no to ja tak na 100%, no to ja nie wiem, czy tam żona by nie chciała, bo może by chciała. No, no ale no, to nic, jak pan mówi, że tak jest, no to no, ja tak, nie no, sobie no, ewentualnie tak, jest taka możliwość, że może pan sobie to... Nie wiem, czy tam gotówkę, czy za raty, teoretycznie, tak mówię, dzisiaj to zakupić,
A ma pan 14 dni do zwrotu, nie? Ale to jest taka do pana. Wy tu macie ileś tam 30 różnych, czy 24 w województwie śląskim. No, tak. Ja mogę podjechać na inną prezentację z żoną. No to oni też, ale to od 10 było i już kończymy. Ja wiem, że dzisiaj. Dzisiaj jest koniec, nie? Macie tutaj jeszcze w innych miejscowościach. No? Ale to jest po jednej, my już się pakujemy. Bo dzisiaj w sobotę już nie ma. W ogóle w dzisiaj wieku już się nie pojawicie. Tutaj. No nie, pojawimy się, ale pojawimy się na przykład, nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące. Ale wtedy nie wiem, ile będziemy mieć sponsorów, nie? No teraz role się odwróciły, ja pana namawiam na zakupy. Bo na przykład w tygodniu, dzisiaj jest wyjątkowo, że jesteśmy w sobotę, a w tygodniu mieliśmy tylko gary i pościel, nie? Taka sytuacja jaka jest, to lepiej poczekać miesiąc, przyjść z żoną. No nie ma problemu, następnym razem można zadzwonić. No dobrze, no ale do kogo zadzwonię? Jak będą do pana dzwonić, to po prostu powiedzą, że z paru małżeńską, no to trzeba... Ja próbowałem dzwonić, że żony nie będzie, ale nikt nie odbiera telefonu, bo to jest jakiś telefon automatyczny. No oni tam z telemarketingu, nie? Dlatego się pytam, jaka to firma, to bym przedzwonił i ewentualnie... No ale to wtedy mówię, no nie będzie się panu to opłacał, nie? No wtedy pan nie kupi nic. Zadzwonił, kiedy jest następna... A to oni też tak nie wiedzą, nie powiedzą panu do przodu, bo my nawet nie wiemy. My jedziemy z tygodnia, dzisiaj zależy jaka faza ludzi, gdzie się obdzwoni, gdzie są, nie? Ale też... taka niezorganizowana firma... Ale nie, bo nie jedziemy też w to samo miejsce, na przykład przez rok czasu nie jedziemy w to samo miejsce, nie? Ach, wije się jak piskosz, ajajajajajajaj. No ale Śląsk jest duży, to na pewno będzie jakaś następna. To pana jest w bazie, to na pewno będą dzwonić. Zadzwonimy do pana, bo jest pan w bazie. Zaraz, w jakiej bazie ja jestem? Baza ma być zlikwidowana w ciągu 2 tygodni, jeżeli nie jest do niczego potrzebna i użyteczna. No to skąd ja się tam znalazłem? RODO jest. No to nic, ja w takim razie zrezygnuję z tego i poproszę o ten... Tak. O ten cały... robot. No ale pan jest jako... nie para znowu, nie? Para, jako para ma robot, a jak pan jest sam, to znowu jest... indywidualnie jest jako płyn, nie? A tylko płyn, nie? Tak, no bo dlatego pary małżeńskie. No, jak indywidualne przychodzą, to wtedy tak jest. Zaraz. Ale przy wejściu zarejestrowali mnie jako pojedynczą osobę i pozwolili mi wejść, a nie poinformowali jednocześnie, że w takim razie nie dostanę od obiecanej nagrody czy prezentu. Bo gdyby mnie o tym poinformowali, to ja bym prawdopodobnie, myślę, że prawie nikt by nie wszedł na taką prezentację, tylko po to, żeby się dowiedzieć, jak działa robot kuchenny. Więc trzeba było poinformować przy wejściu. Skoro pan jest sam, to zapraszamy, ale nie dostanie pan prezentu przy wyjściu. I to byłoby uczciwe. No i jak widzicie, jestem już po prezentacji. Dostałem taki płyn wartości kilku, najwyżej kilkunastu złotych na tej prezentacji. No i czyli wyszedłem bez tego miksera, czy tego robota kuchennego, czy co to tam było obiecane w prezencie, no bo byłem sam. Tak pan to tłumaczył, no ale nie widziałem, żeby ktokolwiek inny dostał taki robot kuchenny tam z tyłu, bo ludzie wychodzili raczej z pustymi rękami, to znaczy no jakaś para się wróciła, bo chcieli coś innego, a dostali dwa takie płyny. Więc no jak widzicie, manipulacja idzie w najlepsze i ma się cały czas dobrze. Także ostrzegam przed tego rodzaju psychomanipulacjami i sprzedażami bezpośrednimi. Zapomniałem jeszcze dodać, że kapcie wygrałem, kapcie, takie za 5 zł, takie kapcie. Oprócz tego płynu oczywiście. A to wszystko dlatego, że nie chciałem kupić tego promocyjnego zestawu. Za 5900 mata masująca do leżenia z pilotem, znaczy z pilotem nie leżycie, tylko pilot trzymacie w ręku, a leżycie na macie masującej. Na macie masującej leżycie. Ja tego nie wziąłem za 5900, więc nie dostałem nic, żadnych prezentów, tylko ten cudowny płyn. Także dajcie lajka, zasubskrybujcie, no i koniecznie podajcie film dalej, tak żeby wasi seniorzy, którzy są skłonni do takich pokazów, żeby nie zostali po raz kolejny oszukani. Szczęść Boże! Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Jeśli spodobał ci się ten reportaż, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapkę w górę. Polub też naszą stronę na Facebooku. Możecie też wesprzeć nasz kanał drobną wpłatą na portalu patronite.pl i zostać patronem medialnym telewizji Tychy. Szczęść Boże!